Rozkład tygodniowy na ten tydzień z kart tarota. Witam serdecznie, moi kochani subskrybenci i widzowie. Oczywiście z kart tarota, 7 kart tarota. Wyjmę, teraz wylosuję, wybiorę, by pokazać Wam, jakie są energie na następny tydzień. Ja Was serdecznie w tę niedzielę witam. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Zasubskrybuj z dzwoneczkiem u góry, a dostaniesz powiadomienia o każdej mojej premierce. Lajkujcie z kciuczkiem w górę, komentujcie, kochani moi, w komentarzach. Bądźcie aktywni, proszę Was, nie bądźcie tylko pasywni, nie oglądajcie tylko i idźcie sobie tutaj w inną wirtualną przestrzeń. Chodzi mi o to, żebyśmy się wymieniali energiami. Ja nagrywam dla Was filmiki, a Wy lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Niech poczuję Waszą obecność, niech poczuję, że ma to wszystko sens. Kochani, oczywiście dziękuję Wam, że jesteście. Życzę Wam następnego tygodnia wspaniałego, bez problemów i zobaczmy już teraz, co się w następnym tygodniu będzie działo. Zapraszam Was również na wróżby indywidualne, jeśli chcecie. Wróżę też z kart tarota, z kart Lenormanda i cygańskich. Także zapraszam, napiszcie mi na maila, a ja odpiszę Wam szybciutko, kiedy mogę powróżyć. Więc tutaj wyszła radość. Radość, kochani, w następnym tygodniu. Bardzo ważne są być może jakieś uczty, imprezy czy zaproszenia, współpraca z innymi społecznie, żeby się tutaj udzielać, czy towarzysko się spotkać, radować, świętować. W poniedziałek macie być pracowici, pracowici, sumienni, tutaj oddani swoim zadaniom, projektom, pomysłom. Także tutaj się proszę przyłożyć do pracy. We wtorek jakaś zmiana, jakiś, nie wiem, być może coś przyjdzie, jakaś decyzja, czy coś się zmieni, odmieni. To, co było tu podwozem niedobre dla Was, obróci się o 180 stopni jakby i nastąpi jakaś dobra zmiana dla Was, jakaś dobra decyzja. W środę, kochani, 10 monet. 10 monet to oczywiście sukces w pracy, sukces finansowy, sukces w rodzinie, stabilność, polepszenie tutaj, nie wiem, w pieniążkach. Także tutaj coś szczęśliwego, coś dobrego stanie się w środę, tak? W środku tygodnia w każdym bądź razie. Oczywiście to może być ruchome, plus, minus, ale coś tutaj w środku tygodnia się wydarzy, co będzie jakby Wam sprzyjało, tak? Jakaś bardzo dobra pasa, czy w zawodzie, czy w finansach, czy w rodzinie, tak? Tutaj 9 kielichów, czyli emocjonalnie coś Wam w czwartek będzie brakować. Nie wiem, albo będzie jakaś uczta, wino, muzyka, śpiew znowu, jakieś zaproszenie, spotkanie lub po prostu będzie Wam coś emocjonalnie tutaj do szczęścia brakować. Będziecie chcieli mieć szczęścia, miłości, pragniecie tego, brakuje Wam być może tego, ale być może tutaj też są ważne jakieś projekty wspólne z innymi w pracy. Być może jakieś właśnie tutaj spotkanie towarzyskie może być ważne, gdzie przy lampce wina po prostu będziecie mówili o czymś nowym, jakimś nowym projekcie, nowych pomysłach, coś, co przyniesie Wam być może coś pozytywnego lub jakieś spotkanie z partnerem, partnerką, gdzie możecie powiedzieć, że brakuje Wam tutaj czegoś do tych 10 kielichów, czyli brakuje Wam jeszcze czegoś w tej relacji. No, w piątek, kochani, jakieś załamanie. Nie wiem dlaczego, ale 10 mieczy, także uwaga, jakieś załamanie, emocjonalne przeciążenie. Także proszę uważać, coś tutaj się może, nie wiem, albo jakieś rozstanie, rozejście, koniec relacji, czy jakieś sprawy tutaj się Wam nie do końca udadzą, ponieważ mamy jakieś, nie wiem, załamanie, depresję, smutek, więc uwaga, kochani, coś będziecie może chcieli zakończyć, jakieś problemy tutaj mogą się spiętrzyć, także uwaga, kochani. W sobotę mamy królową mieczy, czyli tutaj głową proszę przede wszystkim podejmować jakieś ważne decyzje, przemyśleć, zrobić sobie jakiś dobry plan działania. To jest karta wodnika, wagi i również bliźniąt, znaki powietrzne tutaj mają silną energię, silny dzień w sobotę,
Oczywiście, jeśli macie odciąć coś, co Wam nie sprzyja, to odetnijcie tutaj tym mieczem, a jeśli coś macie przemyśleć, zaplanować, to bardzo na zimno, bez emocji, konkretnie, tak jak mówię, podjąć proszę tutaj jakieś decyzje i no, być tutaj konkretna, władcza, zimna, zdystansowana do problemu, ale stanowcza. I proszę samodzielnie podejmować tej decyzje. Czyli w sobotę tutaj bardzo silna energia tej królowej mieczy, być może ważne decyzje do podjęcia właśnie, a w niedzielę, kochani, rycerz buław, wow, jakiś rycerz buław, o coś trzeba zawalczyć, jakąś aktywność trzeba tutaj przejawić, pokazać, walczyć o swoje cele, o swoje projekty, o swoje nowe pomysły lub być może tutaj ktoś do Was, nie wiem, czy przyjedzie, czy napisze, czy będzie chciał z Wami się spotkać, jakiś rycerz buław. Uwaga też, bo tutaj bardzo silna energia seksualna, ale też, tak, afera, romans, seks, ale przygoda miłosna, ale również ktoś, kto tutaj będzie chciał, nie wiem, no, z Wami spędzić być może jakiś gorący czas. Jeśli nie będzie to jakiś tutaj partner, partnerka, to Wy powinniście zawalczyć o coś, tak? Bardzo odważnie, aktywnie, energicznie i docelowo po prostu walczyć o swoje założone sobie cele. Także tutaj pozytywny, energiczny jakiś tydzień, jakieś tutaj sprawy się potoczą bardzo dobrze. Uważać na piątek. Na piątek należy uważać, kochani, byście nie wpadli w jakiś smutek, w jakąś depresję, w jakieś tarapaty, w jakieś emocjonalne tutaj bardzo no, depresyjne klimaty. Także uwaga, żeby Was również coś nie załamało, nie bierzcie sobie za dużo tej różnych spraw, żeby się nie załamać czymś. Także kochani, taki tydzień, pozdrawiam Was, życzę Wam wszystkiego dobrego, dobrego tygodnia i mam nadzieję, że piątek nie będzie taki zły i tutaj, że będą przede wszystkim dobre jakieś decyzje, dobre sprawy, ponieważ mamy tą dziesiątkę monet, więc jakiś sukces. Do usłyszenia i życzę Wam wszystkiego dobrego, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, do usłyszenia już wkrótce.